Hej. Roderich. Chciałbym dołączyć do Straży Miejskiej. Straż z chęcią przyjmie w swoje szeregi nowego rekruta, jednak akceptujemy wyłącznie obywateli Archolos. Masz przy sobie glejt poświadczający twoje obywatelstwo? Pewno mi zapisało? Tak, tak. Proszę, oto mój glejt. W porządku, chłopcze, pierwszą rzecz mamy z głowy. Powiedz mi teraz, dlaczego pragniesz dołączyć do Straży Miejskiej? Jest pewna sprawa, którą chcę się zająć jako strażnik. Straż to nie jest miejsce do załatwiania swoich prywatnych interesów. To nie jest żaden interes. Tu chodzi o mojego brata. Zaginął i nikt nie potrafi w tej sprawie nic poradzić. Nie tym tonem, chłopcze. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Co do zaginięcia twojego brata, rozumiem, że zawiadomiłeś już o sprawie któregoś z moich ludzi. Razem z bratem nie pochodzimy z Archolos. To wystarczający powód, by wszyscy umywali ręce od jego zniknięcia. Miałem nadzieję, że zostając strażnikiem, będę mógł samemu zająć się tym śledztwem. Przykra prawda jest taka, że aktualnie nie mamy na tyle ludzi, by zajmować się sprawami osób nie będących obywatelami. Zazwyczaj strażnicy powiązani ze śledztwem nie są dopuszczani do jego prowadzenia, ale ze względu na wyjątkową sytuację mogę zastanowić się nad wyjątkiem. Niczego nie obiecuję, ale... Dziękuję ci za szczerość. Co prawda zasugerowałeś naruszenie kilku ważnych zasad straży, ale w sytuacji kryzysowej wolę mieć przy sobie kogoś godnego zaufania niż znającego cały kodeks na pamięć. Nie będę owijał w bawełnę. Praca strażnika w dzisiejszych czasach jest ciężkim kawałkiem chleba. Dobra. Jak zatem wygląda praca w straży? Przez większość czasu jest nudna i żmudna. A przez resztę brudna i krwawa. Ciekawe, że dali nam patrol. Wysoki, bo wojna trwa w najlepsze i środki w dużej mierze idą do naszych chłopców na froncie. Ale musisz pamiętać o jednej rzeczy. Podczas gdy oni walczą z wrogiem zewnętrznym, naszym zadaniem jest ochrona integralności królestwa, a to nagroda sama w sobie. Gdyby nie my, miasto już dawno stanęłoby na skraju przepaści i byle łajzy trzymałyby miejskie władze za mordy. Teraz słuchaj mnie uważnie. Jako, że nie przyjmujemy byle kogo w nasze szeregi, będziesz musiał udowodnić, że jesteś odpowiednim kandydatem na strażnika. Co mam zrobić? Powiedz mi, umiesz ty machać mieczem? Ścierwojada ubijesz? No pewnie. A nawet i cały ich tuzin? Wątpię, że takie przechwałki mają jakieś pokrycie w rzeczywistości. Ale nie brak ci ikry, chłopcze. No zobaczymy, czyś taki sprawny, jak twierdzisz. Mam pokonać ścierwojada w ramach testu? Nie, nie o to mi chodziło. Jutro z rana na głównym placu odbędzie się trening rekrutów, podczas którego strażnik Winston sprawdzi wasze umiejętności w walce wręcz. Jeśli myślisz poważnie o służbie, oczekuję, to ciekawe się zaczyna. Pojawisz. Jakbyśmy byli w prawdziwym wojsku, ty. Jak się... Sytuacja jest na tyle stabilna. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Szkolenie rekrutów dla przyjęcia do Straży Miejskiej. Aby dołączyć do Straży, potrzebuję dokumentu potwierdzającego moje obywatelstwo. Powinienem udać się do skryby Mateja. Po pokazaniu dokumentu Roderich zapytał mnie, dlaczego chcę dołączyć do Straży i czy potrafię walczyć. Chyba nie poszło mi najgorzej, ponieważ kazał mi się jutro rano stawić na placu treningowym. Lepiej, żebym się nie spóźnił, bo może to utrudnić moje przyjęcie do organizacji. Muszę stawić się jutro na placu treningowym w koszarach. Lepiej, żebym się nie spóźnił, bo trudniej tym sobie dołączenie do straży. Szkolenie rekrutów. Ty, ciekawe, jakbym się spóźnił, co by się stało, nie? Dobra, teraz pokażę, że na pewno zapisałem. Jest tutaj przed zostaniem strażnikiem zadanie. Okej. Okay. Odebrać nagrody za pokonanie tych zleceń. Przyszedłem odebrać na... A, to nie. To jest tylko za ludzi. A za potwory kto daje? Ciekawe. Ja mogę się gdzieś tu kimnąć? Zwolisz, ziomek, że skorzystam z twojego łóżka? Do następnego ranka. Let's go. No ja sobie zawsze stawiam takie checkpoint. Pamiętam, komuś nawet z widzów dawałem później save'y takie. Żeby sobie mógł później pograć. Jest rekrut jakiś. Dobra. Do kogo mam iść?
Witaj, chłopcze. Jesteś w samą porę. Zaraz zaczynamy. Imię. Marvin. Dobra, mam cię na liście. Wojsku, nie mówi się za dużo. Miecz to wasz najlepszy przyjaciel. No to Nedza się zgliczało. Nie tylko sprawi, że obywatele będą was szanować, gościu, baczność ale także nie pomoże wam w każdej kryzysowej sytuacji. To nie najszybciej baczność. To pojmiecie, gdy będziecie wykonywać misje poza miastem. Podstawą walki mieczem jest wyczucie, kiedy blokować, a nie kiedy atakować. To właśnie sprawdzimy podczas tego ćwiczenia. Przyszedłeś jako jeden z pierwszych, więc zaczniemy od ciebie. Jak ci było na imię? Marvin, tak? Tak jest. Chwytaj za drewniany miecz i pokaż, co potrafisz. Prach? Gdzie jest drewniany miecz? A, dostałem drewniany miecz. O, dwuręczny, dobrze. Pokaż, co potrafisz. Mam go pokonać? Dobra, chyba mam go pokonać. No nie mogę, no chłopie. No czemu drugi raz się nie obrodziłem, no? O, już dostał kryta, ty. No zobaczysz, co potrafię. Czasami średnio działa to, nie? Dawaj. Ty, jak szybko wstaje, ale miecz mu zabrałem. Piękny cios. Teraz sprawdzimy, jak sobie poradzisz przeciwko przeciwników. Co jest? Wydwaj, ruchy. O kurde. No, halo. Ja wam chyba... Uważaj. Teraz cię mam. Dobra. No dawaj mu kryta i niech już spada. Dobrze. Dawaj te drewniane miecze, będzie na sprzedaż. Mój łeb. No easy, panie kapitanie. Masz do tego talent. Skoro tak dobrze ci szło do tej pory, to mam dla ciebie propozycję. Jeśli pokonasz trzech innych rekrutów, to masz resztę treningu z głowy. Co ty na to? Z chęcią spróbuję. To się nazywa duch walki. Do roboty, chłopcy. Jest szansa zapisać. Dobra, klepiemy trzech naraz. Damy radę, nie? Jeden przeciwko trzem? Teraz cię mam. Dobra. Teraz cię mam. No już jest dwóch. Dobra. Czekajcie, zrobię coś głupiego. Spróbuję ich okraść. Dzięki za hajs. Ty, czekajcie, jeszcze ten drugi. Dobra, dzięki. Nice. Oni szybko wstają po walce. Dawaj miecze. Kurde, jeden mi zakosił. Niesamowite. Gdzie się nauczyłeś tak walczyć? Zdarzyło mi się pokonać kilka bestii tu i tam. Potrzebujemy takich ludzi. Zgodnie z obietnicą, zwalniam cię z reszty dzisiejszego treningu.
Zasłużyłeś sobie. Zamelduj Roderichowi o swoich postępach. Ja z pewnością też szepnę mu dobre słówko o tobie. Oczywiście, jeśli chcesz zostać, możesz odbyć resztę treningu. Zobaczymy, jak wygląda. Wiecie, co miałem w planach teraz wczytać i specjalnie przegrać, ale chętnie byśmy zobaczyli, jak wygląda ten trening, co? Bo to jest w sumie ciekawe. Ja miałem w planach po prostu właśnie wczytać, zapisać i wczytać, przegrać, specjalnie zobaczyć, jakby to wyglądało, ale zostaniemy po prostu i zobaczymy, jak wygląda. To trening. Jest postawa godna przyszłego strażnika. Fajnie, że zrobili, że nie trzeba wczytywać. Ma ogromne problemy z kondycją. Popracujemy nad tym. Udacie się teraz wszyscy pod południową bramę. Czeka tam na was jeden z moich ludzi. No, sprawdzi ty. Dokładnie waszą wytrzymałość. Ale byśmy kontentu stracili, jakbym już zrezygnował z tego treningu. Nie, no, to będzie fajne. Lecimy pod bramę, rekruci. Raz, raz. Kurde, byśmy kontencik stracili, ciekawy. No tutaj się twórcy napracowali. Dobra, zobaczymy. Jakąś przebieżkę nam pewnie zrobią. Dawaj, zaraz tamtego dogonimy. Tylko muszę trochę na skróty. Mnie tu blokują ci. Czekajcie tutaj, o tak, skrócimy sobie. A, dobrze. No, jestem już drugi. Tamten miał bliżej, no. O, jest już, czeka na nas. Chyba mam z tym pogadać, tak? Niejednokrotnie w naszej pracy zmuszeni jesteśmy do długich pościgów za przestępcami. Dobra kondycja to podstawa, jeśli chcecie dotrzymać im kroku. Sprawdzimy dzisiaj, jakie tempo utrzymujecie i jak szybko nogi wejdą wam do tyłków. Dodatkowo będę miał dla was niespodziankę, którą przygotowałem na trasie. Do roboty, chłopcy. Za mną. Kurde, bo ja nie mam broni. Ja mam drewnianą broń założoną. Czekajcie, poczytamy sobie chwilę. Szkolenie rekrutów. Sprawdzenie obecności już za mną. Udało mi się dotrzeć na zbiórkę bez spóźnienia. Winston powiedział, że rozpoczniemy od sparingu na placu treningowym. Muszę pamiętać, żeby walczyć wręczonym mi drewnianym mieczem. Bez problemu pokonałem pierwszego przeciwnika, udało mi się pokonać dwóch przeciwników. Winston będzie zadowolony. Ciekawe, co teraz wymyśli. Nawet trzech przeciwników jednocześnie nie było w stanie mnie pokonać. To powinno wzbudzić szacunek Winstona. Winston kazał mi walczyć z trzema przeciwnikami naraz. Poradziłem sobie z nimi, dzięki czemu mogłem zwolnić się z pozostałej części treningu. Jednak nie skorzystałem z tej możliwości. Pora dowiedzieć się, jakie będzie następne zadanie. Kolejne zadanie rozpocznie się za murami miasta. Wraz z resztą rekrutów mam się spotkać z instruktorem przy południowej bramie. Instruktor zaplanował na dziś bieg wokół murów miasta. Mam za nim podążać i zbytnio się nie oddalać. Idziemy. Idą za nami? Biegną. Dobrze, jakaś niespodzianka ma być jeszcze dla nas. Przegonię pana, panie instruktorze. No, co tak słabo się biegnie? Zrobiłem mu tunel aerodynamiczny. Proszę bardzo, szybciej. Chociaż ja szybciej biegnę trochę. Będzie lżej mu się biegło, nie? Ma tunel aerodynamiczny. O? Czekajcie. Już to za niespodzianka będzie. Rekruci, stać! Strzelając z łuku lub kuszy trzeba doskonale panować nad swoim oddechem. Po dłuższym biegu nawet doświadczony strzelec może mieć problem z celnością. Tylko mówię nie strzelanie. Nie przypadkiem, gdyż wymyśliłem dobry test waszych umiejętności. Na tym drzewie rośnie kilka dorodnych jabłek. Niestety ja trochę ślepy jestem. Nie różnią się wiele od miejsc, strzelanie z kuszy. Które będziecie musieli trafić, by unieszkodliwić przeciwnika. Waszym zadaniem będzie trafić któreś z nich. Zostaniemy tutaj tak długo, dopóki nie spadnie choć jedno jabłko. No to fajnie, ty. Wcale nie oszukiwałem. Gratulacje, chłopcze. Nie spodziewałem się tego po tobie, ale udało ci się je trafić.
Trochę będziesz musiał jeszcze popracować nad swoją pozycją podczas strzału, ale widzę, że masz zadatki na oddział strzelecki. Przejdźmy w takim razie do ostatniego zadania. Podczas strzelania liczy się najbardziej opanowanie, ale bardzo często dobry strażnik to szybki strażnik. Jesteśmy mniej więcej w połowie trasy pomiędzy bramami. Chcę zobaczyć, jak szybko będziecie w stanie dostać się do wschodniej bramy. Pierwsza osoba, która do niej dobiegnie, zamelduje się u jednego z jej strażników. Kto pierwszy, ten lepszy. Wszystko jasne? Jakieś pytania? To rada wschodnia brama. Doskonale. Do biegu. Gotowi. Start! Tu, nie? Oni tu też tu biegną. No jaja sobie robicie, tam jest wschodnia brama. O nie. No kurde, panie. Dobra, chyba zdążę. Oszukali mnie. Co jest? Ty gościu sprinta miał. Wy to widzicie? No bez jaj. Gościu jak przesprintował. Jestem zajęty. No co jestem zajęty? Kot Marvin melduje się po ukończeniu biegu. Po tej całej trasie masz jeszcze tchu na ten bełkot? Pewnie musisz być ulubieńcem Winstona. Skoro już o nim mowa, to za chwilę powinien tu być. Już tam stoi. Co tam, panie kapitanie? Dobrze, chłopcy. Jednym poszło lepiej, innym gorzej. Ważne, że nikt nie zginął. Po waszych twarzach widzę, że nieźle się dziś namęczyliście. Jestem z was zadowolony. Uznaję ten trening za zakończony. Zgłoście się w najbliższym czasie do kapitana Rodericha. Od niego odbierzecie ocenę swoich umiejętności oraz kolejne zadanie. Odmaszerow! Dobra, szkolenie rekrutów zrobione. Co on tak zasuwał, ten rekrut? Jak go zaczepiłem? Nieważne. Zaraz pójdziemy do tego, tylko idę swoje jabłuszka zebrać, bo tam leżały. A jabłuszka dają siłę. Okej. Okay. Ty, no ale wygrałbym z typem, tylko że... A jakby tak wypić miksturę szybkości? Trochę oszustwo chyba by to było, nie? No on oszukiwał, ty, on sobie pewnie łyknął tą miksturę. Tak za szybko pobiegł później. Kubany. O, co my tu mamy? Skórzany mieszek. Mała kosa. I tu sporo rzeczy jest wokół tego miasta, nie? Rajobuszka. Ciekawe, czy da radę jeszcze zestrzelić coś, nie? Także też udało się za pierwszym razem trafić. No nie da się. Już zniknęły te jabłka. Jako cele. O. Zniknęły. Dobra, idziemy. Może ja sobie broń założę już swoją? Na pewno muszę właśnie w kuszę ponieść. Ile ja w ogóle mam ten? 30 punktów nauki. No, to w sumie chyba 30% by wskoczyło. O, smoczy korzeń. Chyba by wskoczyło, nie? 30%. Muszę się gdzieś nauczyć robić mikstury siły już. To by się bardzo przydało. Albo ich narobił, mam dużo tych smoczych korzeni. Rdeścik polny był. Ciekawe, czy coś jeszcze trzeba. Bo trzeba się gdzieś nauczyć tego najpierw. Niestety. Tam, 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 tam. Czekajcie, czy ja już szkolenie rekrutów skończyłem? Instruktor wypatrzył po drodze jabłoń. Naszym kolejnym testem jest próba zestrzelenia rosnących na niej jabłek. Jedynym warunkiem jest zachowanie dostatecznej odległości od drzewa. Nikt z nas nie może podejść do niego bliżej niż stoi instruktor. Panie, no to ja jeszcze miałem masę drogi, żeby sobie można było podejść i strzelać do tego.
Udało mi się zastrzelić jabłko. Wystarczyło na chwilę wstrzymać oddech i dobrze przymierzyć. To osiągnięcie z pewnością poprawi moje szanse na dołączenie do straży. Naszym ostatnim zadaniem jest sprint do północnej bramy. Patrząc na pozostałych rekrutów, wygrana nie powinna sprawić mi większych trudności. Muszę tylko pamiętać, by oszczędzać siły na ostatnie kilkadziesiąt metrów. To bez sensu, bo tu nie ma sprintów przecież. Niestety nie udało mi się wygrać sprintu do bramy. Bez mojego oszustwa chyba nie było to nawet możliwe, ale wolałem nie ryzykować, bo jeszcze by mnie na tym przyłapano. No właśnie, mikstury jakbym użył, nie? I miałbym kłopoty. Winston czeka przy bramie. Czas na raport podsumowujący. Wysłuchałem przemowy Winstona, pora zameldować się u Rodericha. Jestem ciekawy właśnie, czy dałoby radę bez mikstury, co by powiedzieli wtedy, jakby się pobiegło bez mikstury jakoś i wygrało. Ale raczej bez mikstury nie dało rady. Chyba, że na cheatach jakiś. Na F8. Nie? F8, tak? Chyba F8 się tak skakało, ile pamiętam. Albo K. Czy zechce pod... Pra 50 doświadczenia. Wróć, gdy zdobędziesz więcej doświadczenia. Ten mieszek mnie cały czas tutaj myli, bo myślę, że można go podnieść, a niestety tak nie jest. Szczerze, to czy jeśli poszedłbym do gildii kupieckiej, też nie mógłbym zrobić zadania? Idziemy do gildii, zapytamy się, czy nas przyjmą, zrobimy ich tam wstępne zadanie i powiemy, że już nie chcemy. No jednak expik to expik, nie? Idziemy zobaczyć. Chyba, że już nie mogę. Czekajcie. Dołączenie do gildii kupieckiej. Zadanie jest cały czas aktywne, więc... Okej. Chyba jeszcze można. Ktoś mi też mówił tutaj, żebym jakąś dźwignię nacisnął i jest jakieś sekretne przejście. Zaraz zobaczymy. A chwila, co ja w ogóle? Ja mam coś już do zrobienia? Dołączenie do gildii. Dałem się poznać członkom Araxos z dobrej strony. Mogę albo dalej zdobywać ich sympatię, albo od razu zapytać Lorenzo, czy to wystarczy do... No właśnie. Ale oni tutaj już wszystko chyba zrobili dla nich. Idziemy do Lorenzo. Under. Hej, ty. Raczej nie ma nic do zrobienia. Okej. Kieł trolla. Te kły potrzebuję do zrobienia tych broni kilku. Dobra, i tu. I tu. Tu nie wiem, co mam zrobić. Ktoś mi coś mówi, że tu można coś gdzieś wcisnąć. Jakąś lampę czy coś. O, to za daleko. Nie, to mapa? Nie, to nie mapa. Jakaś książka. Nie wiem, zapytamy. Chciałbym dołączyć do gildii. Każdy dobry człowiek jest u nas mile widziany, tylko... nie wyglądasz mi na urodzonego kupca, wojownika czy tropiciela. Powiedz mi, co cię do nas sprowadza, chłopcze? Chcę znaleźć zaginionego brata. Zaiste, szlachetny cel. Zazwyczaj odwiedzają nas same portowe menty albo obiboki, których nie stać na płacenie podatków. Z przyjemnością powitamy w naszych progach szlachetne serca, które przedkładają pomoc i oddanie nad swoje własne dobro. Będąc wiernym naszej sprawie, bez wątpienia dostaniesz wiele okazji, by spełnić swój cel. To tak jak przy wymianie handlowej. Ty czegoś chcesz i my czegoś chcemy. Bo obraz może trzeba wcisnąć. Wykonuj obowiązki, a wesprzemy cię w poszukiwaniach. Dobrze, skoro pytanie wstępne mamy za sobą, to pora na formalność. Do gildii mogą dołączyć tylko obywatele miasta, którzy udowodnili swoje uprawnienia odpowiednim dokumentem. Ale wieje w okno. To nasz podstawowy warunek. Spełniasz go? Oczywiście. Świetnie. Mogę zobaczyć dokument? Dobrze. Wszystko się zgadza. Teraz konkrety. Udowodnienie obywatelstwa nie oznacza od razu, że zostaniesz członkiem Araxos. Będąc prężnie rozwijającą się organizacją, naturalnym jest, że mamy wielu zewnętrznych wrogów. Z tego względu staramy się nie mieć ich w naszych szeregach. Słowem, musimy cię lepiej poznać, aby zadecydować, czy się nadasz. Powiedz tylko, co mam zrobić. Porozmawiaj z naszymi ludźmi, poznaj ich.
a gdy będą czegoś potrzebować, pomóż. Kurde, no właśnie, ale już chyba rozmawiałem ze wszystkimi. Działać, wróć do mnie, a sprawdzimy, co o tobie mówią. Do kogo dokładnie powinienem się udać? Na placu targowym znajdziesz kupca Armara. Podobno ma dla gildii jakąś ofertę. Słyszałem, że niejaki Ernesto ma problemy z jakimś alchemikiem. Chciał skorzystać z pomocy gildii w tej sprawie. Możesz też wstąpić do Helgi, naszej zaprzyjaźnionej karczmarki. Zęba te ziele wystarczyło? O, znajdzie. Proszę. No i jest Kima, nasza kobieta pracująca. No trudno. Otwiera swój własny biznes i potrzebuje pomocy z negocjacjami. Gdzie znajdę Dima? Ma stragan na placu. To robiłem na pewno. W której karczmie pracuje Helga? W karczmie Syreni Lament. To ta w porcie, zaraz obok burmistrza. Ej, to są zadania dodatkowe do zrobienia. I może do strażników chcę dołączyć. Tu jest trochę tych zadań. Ernest obecnie przebywa na terenie naszego kantoru. Czeka, aż ktoś zajmie się jego sprawą. Przypomnij mi, gdzie znajdę Armara. Nie słuchałeś mnie? Na placu targowym. Jak nie wiesz, jak tam trafić, to skorzystaj z... Dzięki. Okej. Okay. No właśnie o to chodzi, nie? Żeby zrobić sobie i tu, to dużo expa daje. Dobra, podobno tu się jakoś otwiera. Nie wiem, czy to lampę? Coś, ktoś mi coś mówi, żebym coś zrobił. Gdzieś tu się otworzy. Ktoś pamięta? Jakiś guzik gdzieś jest? Nie wiem. Dobra. Mam dużo spraw na... Ten nie chce ze mną rozmawiać. Trzeba się przejść tu jeszcze raz po prostu po tych wszystkich... tych. I porobimy sobie te zadanka. Czemu nie? A później do straży i tak dołączymy. Podobno fajnie jest. A gdzie dołączyłeś? Vanuzo? Hej. Co? Jak to wara? Dobra, tu nic. Tu jeszcze można było zajść, zobaczę. Jak bardzo przyjemnie. Okej. Okay. Dobra, nie ma. Regona. A nie, dobra, regona książki. Myślę, że coś tam na tym regale się znajduje. Można sobie to podnieść. Można wejść? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To cię nie stwora słychać w ogóle. Hej, ty! Karos. Chcę ode... Doskonale. Tu się odbiera. To paskudztwo dostatecznie długo sprawiało już problemy. Trzymaj. O... Kosztyk złota. Doskonale. To pask... Trzymaj. Dobra. To ja bym sobie zapisał. Za tą babką jest pokój i tam jest lampa i ona otwiera to przejście na górze. Aha, dobra. Idę. Właśnie coś mi się tak kojarzyło, że gdzieś tutaj się idzie. Ktoś mi o tym pisał już wcześniej, jeden to zrobił. Tu jest lampa, tak? To ta? Okej. Okay. Faktycznie. Nie kojarzyłem właśnie, gdzie to było. Uuu, kuferki. Dobra. I to aż dwa. Mogę za każdym razem praktycznie źle. Miałem. Podobne kuferki jak były pod tamtym wodospadem, nie?
Trochę się pomyliłem kilka razy. Amulet zręczności. No dobra, kij. Wytrychów namarnowałem. Za dużo. Ile w ogóle mi zostało? Sześć. Trzeba będzie gdzieś kupić. Dam, 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 dam. To dużo bym ominął zadań, jakbym od razu dołączył tam do straży miejskiej, nie? No, dobra. Ernesto gdzieś tu na placu. Karamon. Ja, odkąd mój... Dobra, nic ciekawego. Tu można wejść? Tu się kręciłem już chyba, to nic więcej nie znajdę. Trudno, te skrzynki mają tak długą kombinację, że nie warto wczytywać po te wytrychy. No, no nie warto, dlatego też już nie wczytuję nawet. Ernesto jest. Słyszałem od Lorenzo, że masz problem z pewnym alchemikiem. No po wczytaniu się resetuje, nie? Kazał mi czekać. Tak długo, że w końcu sam musiałem ruszyć cztery litery sprzed ciepłego kominka i zadbać o swoje interesy. Mam nadzieję, że jesteś odpowiednim oczywiście. Człowiekiem. Jeszcze nie należy do gildii. Najlepszy. Odważne słowa jak na takiego młodzika. Zobaczmy, czy jesteś w stanie poprzeć je równie odważnymi czynami. Czekajcie. Szkolenie rekrutów to mamy. Dołączenie do gildii kupieckiej. Okej, okay, przeczytamy, co to jest. Dałem się poznać członkom... Dobra, to było. Wyraziłem chęć dołączenia do gildii kupieckiej. Lorenzo zapytał mnie o moje motywacje, po czym przedstawił mi pierwszy wymóg dotyczący rekrutów. Muszę posiadać obywatelstwo miejskie. Pokazałem Lorenzo dokument poświadczający moje obywatelstwo. Lorenzo przyjmuje do gildii kupieckiej wyłącznie ludzi godnych zaufania. Jeśli myślę o dołączeniu do Araxos, muszę zdobyć odpowiednią reputację wśród jej członków. Powinienem porozmawiać z kupcem Ernesto, handlarzem Armarem, karczmarką Helgą lub handlarką Dimon. Nie no, chyba i. Ponoć mogą mieć dla mnie jakieś zadania. Zamieniam się w słuch. Masz, napisie. Sprawa jest nietęga, więc nie ma co gadać o suchym pysku. Widzisz, gusta mieszkańców tego miasta to zaiste ciekawa rzecz. Wbrew panującym problemom gospodarczym, ludzie coraz częściej sięgają po trunki z górnej półki. Musiałem więc zainwestować w zioła i przyprawy do kuchni, o które dzisiaj coraz trudniej. Sam jednak o zielarstwie nie mam pojęcia, więc zazwyczaj zlecam zbieranie ziół podwykonawcom. Parę dni temu wynająłem do roboty pewnego chłopaka, który twierdził, że zna się na ziołach jak mało kto. W międzyczasie pewien podmiejski alchemik o imieniu Bodowin zamówił ode mnie 3 paczki ziół leczniczych. Zleciłem chłopakowi zerwanie ziół i zaniesienie ich alchemikowi. Następnego ranka usłyszałem łomotanie do drzwi mojego lokalu. Wstaję, patrzę, a na ganku stoi sam Bodowin i wymachuje paroma roślinami, mówiąc, że mój człowiek przyniósł mu jakieś chwasty. Mam teraz problem, bo ten cholerny gówniarz gdzieś czmychnął. Jeszcze wydałem na niego pieniądze, a reputacja? Lada dzień poleci mi na łeb, na szyję. Dlaczego tak przejmujesz się zdaniem Bodowina? Tak się składa, że wchodząc na nowy rynek muszę dbać o opinię u klientów. Liczyłem, że Bodowin poleci mnie innym. Po tej sprawie na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki, a wtedy ludzie przestaną mnie postrzegać jako zaufanego kontrahenta. Jak mogę ci pomóc? Najlepiej by było, gdyby Bodowin zapomniał o całej sprawie. Swoją drogą, gdyby jakimś cudem udało ci się odnaleźć tego gówniarza i przyprowadzić do mnie, dostałbyś parę monet więcej. Kto to jest? Gdzie go znajdę? Kim był ten znawca ziół? Znawca ziół od 7 boleści. To na pewno. Nosił włosy spięte w kuc. Pamiętam, że nazywał się Kaw. Swoją drogą, cholernie głupie imię, nie? Nie kojarzę. Skąd znasz tego człowieka? Podesłała mi go Sigrid, stara znajoma. A ja skorzystałem z propozycji, no bo czemu nie? Wtedy jeszcze miałem do niej zaufanie. Opiekuję się owcami w dzielnicy rzemieślników, w pobliżu wschodniej bramy Koszar. Jeśli się zgubisz, zapytaj o drogę któregoś z gońców. Postaram się szybko załatwić tę sprawę. Jeśli zawiedziesz, Lorenzo się o tym dowie i będziesz mógł pomarzyć. No skąd on wie, że ja się dostaję? Pamiętaj, mój głos ma dla niego spore znaczenie. To za ściema, ty. Na twoim przeciw... Dobra. Jak to się nazywa? Wyrwać chwasta. Okej.
Jakaś kafa muszę znaleźć, ten przerąbany. Cześć. Mam ręce pełne. Okej, czyli z nią już mam załatwione, dzięki temu, że wtedy robiłem to zadanie. Jak cicho. Kaf. Gdzie oni idą? Idę do... na targ. Tu będzie chyba coś na A. Zobaczymy, co on chce ode mnie, bo tego kafa, zanim znajdę, to będzie długo, a do Bodowina też nie jest za blisko. Chyba ten gościu będzie, nie? Alan? Nie, to nie on. Ile? Coś na A. Nie wiem, czemu mi się kojarzy Amidamaru, ale to chyba nie ta postać. Ile? Armor, dobra, handlarz armor. A to chyba ten tutaj był. Armor. To chyba zrobiłem to zadanie już, nie? Co? Jeszcze się pyt. Dobra, to też już zrobione. Karczmarka Helga lub handlarka Dima. Dobra, Dima, armor, załatwieni. Helga, Ernesto. Czyli zostało tylko Ernesto i Helga. Nie wiem, co Helga może chcieć ode mnie. Idziemy zobaczyć. Rida waleczna. Nie ma jakiejś fajnej? Przysmak kurników kusza. Oh, nice. Tylko ja chyba nie mam tego. Nie rozumiem. Łuczarstwo, no doświadczone, musiałbym wbić. Ile mam punktów nauki? 30 cały czas? Dobra, muszę kuszę cały czas się nauczyć. Idziemy do dzielnicy portowej. Podejrzewam, że ten kaf gdzieś tam się ukrywa. Dzielnicy portowej, ale nie kojarzę, szczerze mówiąc, teraz. Czy on był wcześniej, czy on się dopiero teraz zrespił? Bo jak się dopiero teraz zrespił, może być trochę lipa. Chyba, że on gdzieś tam koło Bodowina czeka. Też może być taka możliwość, nie? Chodzić po drodze. Szczerze, to mam tyle hajsu, że mógłbym kupić chyba jedną miksturkę siły. Dobra, są mi obuszka. To Sigrid? A gdzie jest Sigrid właśnie? To jest, gdzie ona była? Coś mi się kojarzy, ale nie wiem, gdzie ona była. Nie wiem, nie do tej Helgi najpierw się zapytać, czy ona ma dla mnie jeszcze jakieś zadanie. Sigrid. Co za wdowa? Chłopcze, dziwnie to zabrzmi, ale przypominasz mi mojego męża, gdy był jeszcze młody. Możemy się przekonać. Szuka pani swojego męża? Nie, mój drogi, mój mąż od dawna nie żyje. Jednak, gdy chyba nie jest taka stara. Pewna myśl przeszła przez moją głowę. A, dobra. Co takiego? Ten amulet należał do mojego męża. Ja jednak nie mam z niego żadnego pożytku. Pomyślałam sobie, że mógłbyś go ze sobą zabrać. Zrobię z niego dobry użytek. Dobrze, dbaj o niego. Mój mąż pewnie bardzo by się złościł, gdyby coś mu się stało. Sprzedam go pewnie. Dziękuję, będę ostrożny. Amulet starego awanturnika. Dostaliśmy amulet. Mamy do siły 5. Ty. Nice. Podoba mi się to. Fajny. Idziemy do Helgi zobaczyć. W ogóle z tą Helgą w ogóle pogadałem już wszystko? Już nie pamiętam nawet. Ej, ty. Co? Kastropat. Co słychać? Powiem ci zaraz, co słychać. Ta dzika horda rujnuje mój lokal. No i gdzie jest straż, kiedy jest potrzebna? Jaka dzika horda? No tamta, przy stoliku w kącie.
Te obdartusy siedzą tu już od paru ładnych godzin. A właśnie, to po to oni są. Nigdzie się nie wybierają. Straszą moich gości, wszczynają burdy i zachowują się, jakby byli na polu, a to porządny lokal. Dlaczego straż się ich nie pozbędzie? Mają pewnie inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Też mi co... Może mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto dałby radę trzem portowym oprychom. Ale jeśli masz jakiś pomysł, to proszę bardzo. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Problematyczna trójka to jest nasze kolejne zadanie. Helga, karczmarka portowa, ma problem z trzema oprychami w swoim lokalu. Muszę wymyślić jakiś sposób, żeby się ich pozbyć. Próbuję z nimi porozmawiać, ale chyba przydałoby się użyć jakiegoś fortelu. Okej, brzmi ciekawie. Fortel jakiś? Zobaczmy. To są pewnie oni, ale zagadam najpierw do tego, do Prawusa. Co zamiast ględzić byle szybko, bo zrobię się nie... Co zamiast ględzić mi na duchem, przydaj się na coś i przynieś mi go... No, nie mogę mu dać gorzały. Dobra, zobaczmy. Ej, czego? Powiedz mi, jak to jest mieć matkę kretoszczura, a ojca ścierwojada? Co takiego? Zadałem ci pytanie. Chłopaki, ten smarkacz wyraźnie chce dostać w pap... Zaraz przerobię cię na... Znowu ty. Odłóż broń. O, bogowie, walka! O! Załatwimy to szybko. Odłóż broń. Odłóż broń. Odłóż to albo ci... O rany. O rany. O, jabłuszko. Nieźle. Okej. Kurde, wstawaj. Dobra ta zbroja, za dużo mi nie robią na szczęście. Było dobre. Proszę. Moja głowa. Nie bij nas już. Zostawię was w spokoju, ale pod dwoma warunkami. Jaki? Najpierw zapłacicie Heldze za wszystkie szkody, jakie wyrządziliście w jej karczmie. A później weźmiecie dupy w troki i więcej się tu nie pokażecie. Tak, dobra. Tak, zrobimy. Tylko już się odtrzep. Dobra, problematyczna trójka zrobione. Tylko czekajcie, wiecie co? Ja zapiszę. Znowu straciłeś prąd. I wczytam, zobaczę, czy tam dało radę jakoś normalnie z nimi pogadać. Ile dostałem expa? Kurde, ktoś spojrzał, ile expa dostałem? Czy ja więcej dostanę za pogadanie z nimi? Nie zwróciłem uwagi, niestety. Przepraszam. Nie masz za co. Czekajcie. Ej, ty. Może z tym. Teraz każdy już o tym wie. Ej. Czego? Moglibyście być trochę ciszej? A bo co? Niektórym nie podoba się wasze zachowanie. Niektórzy mogą mnie pocałować w dupę. Ale dowalił. Nie widzisz, że jest... A, czyli nie można tego inaczej załatwić? Nie. No i nie ma piwa. I co teraz? Hej, co? No dobra. Czyli to i tak na jedno wychodzi.